przez które możesz stracić mnóstwo punktów na swoim egzaminie ósmoklasisty part 3. Tak jak chcieliście w komentarzach, kolejna część z tej serii. Pomyślałem jeszcze sobie chwilkę i znalazłem jeszcze kilka takich miejsc, gdzie rzeczywiście najczęściej potraficie robić, no powiedzmy sobie szczerze, matematyczne głupoty, więc uznałem, że pokażę, ustrzegę i mam nadzieję, że nie będziecie już takich rzeczy robić, nie? Także jeżeli nie widzieliście poprzedniej części, tutaj trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. I jeszcze raz wielkie podziękowania za kawusie. Smacznego. A po co mi ta matma? No dobrze, pierwszy błąd na dzisiaj jest taki, że załóżmy, macie taką sytuację gdzieś w zadaniu geometrycznym, że tu mamy trójkąt sobie ładny, prostokątny i na przykład powiedzą wam, że tu jest 6, tu jest 10, a tu jest jakaś literka C. No i teraz wasze zadanie to jest policzyć ile ma C. Cześć kocie, co tam w robocie? A czy ty byś zrobiła taki błąd? Lizu. Całka pozdrawia. No dobra, to co muszę policzyć to tak. No to co? 6 kwadrat dodać. 10 kwadrat musi dać mi przecież C kwadrat. Czyli tam 36 dodać 100 równa się C kwadrat, bla bla bla. Oczywiście już w tym momencie... Czy to będzie źle? Nie sugerujcie się oznaczeniami na rysunku w geometrii. Pamiętajcie, że w Pitagorasie to takie to C... To nie jest C tak do końca, to nie musi być C. To jest zawsze przeciwprostokątna. A przeciwprostokątna to jest bok, który leży naprzeciwko kąta prostego. To jest przeciwprostokątna i to jest to C, które się pojawia w Pitagorasie. Czyli my powinniśmy napisać w tym przypadku według naszych oznaczeń, że to będzie 6 do kwadratu dodać C do kwadratu równa się 10 kwadrat. Czyli 36 dodać C kwadrat równa się 100. Czyli w takim razie C kwadrat równa się 100 minus 36. Czyli C kwadrat równa się 64. Czyli C będzie równe 8. Tak swoją drogą to trójkąt pitagorejski. Jakbyście nie znali, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. I to będzie dobrze. Kolejny błąd. Dobra, to taka podstawówka, no ale w końcu jesteście w podstawówce, więc uznałem, że też tak na wszelki wypadek sprawdzimy, czy nikt by się nie dał złapać. Druga sprawa, jaką czasami się wam zdarza, w pośpiechu może zrobić, nie mówię, że każdemu. Macie, załóżmy, do dodania dwa ułamki, jedna druga, dodać jedna trzecia. No i co? No i żeby mi nikt tam na egzaminie nie napisał, że to są przypadkiem dwie piąte, nie? Bo to jest... Bo to jest strasznie źle. To w ogóle aż szkoda gadać. Pół pizzy plus jedna trzecia pizzy, dwie piąte, czyli mniej niż połowę. Czyli do połówki dodaliście jedną trzecią i macie mniej niż połowę nagle. To nawet nie ma sensu tak logicznie patrząc. Oczywiście nie tak się dodaje ułamki, bo żeby dodać dwa ułamki, które mają inny mianownik, musimy najpierw zrobić sobie wspólny mianownik, a wspólnym mianownikiem dwójki i trójki będzie szóstka, tak? Ale no tak naprawdę, żeby zrobić szóstkę, no to trzeba by tu pomnożyć to przez 3, czyli również licznik przez 3, a w drugim ułamku mieliśmy jedną trzecią, no to to i to trzeba pomnożyć przez 2, no bo żeby było 6, tak? Na tej zasadzie to działa. Czyli równa się 3 szóste plus 2 szóste, czyli 5 szóstych. Jeżeli macie problemy z ułamkami ogólnie zwykłymi i tak dalej, i działaniami na ułamkach, to odsyłam was również do materiału, jak działać na ułamkach zwykłych. Linki też macie na dole do wszystkich tak naprawdę najważniejszych tematów, także polecam i to będzie dobrze zrobione wtedy. Dobra, lecimy dalej. Dobra, trzeci błąd, już trochę bardziej skomplikowany. Mamy takie zadanie z treścią, że w urnie jest 5 kul czerwonych i 10 niebieskich. I mamy policzyć prawdopodobieństwo wylosowania jednej kuli czerwonej, no czyli po prostu kuli czerwonej. O, takie macie zadanie specjalne. No i ogólnie to jest proste zadanie, o ile nie zrobicie głupiego błędu, bo teraz tak, no dobra, pomyślcie sobie, jest 5 kul czerwonych, no dobra, 5 czerwonych i mamy 10 niebieskich. No i mamy się zastanowić, ile jest, jakie jest prawdopodobieństwo na czerwoną, no to co, 5 przez 10, no to będzie w sumie 1/2. No i co? Tak, to prawdopodobieństwo. No i co? No i oczywiście będzie to... To nie źle. Dlaczego jest źle? Pamiętajcie, że... prawdopodobieństwie zawsze tu na dole, ja to wymarzę, bo to źle jest. To nie źle. Że tu na dole są wszystkie możliwości, czy też elementy. Wszystkie elementy, tak? Nie te drugie, nie te, jak czerwone, to jak czerwone nas interesują, to do niebieskich porównujecie. Nie. By było, że w takiej proporcji są, to by ten ułamek mówi nam o proporcji między nimi, ale nie o prawdopodobieństwie. Jeżeli to mają być wszystkie, to będą i czerwone, i niebieskie. Czyli tu w
tym mianowniku trzeba dodać jeszcze też tą piątkę, bo tu mają być wszystkie, wszystkich jest 15. To będzie 5 piętnastych, to się nam tu skróci, cyk, cyk, czyli tu będzie 1/3. I to będzie dobrze zrobione takie zadanie. Pamiętajcie o dzieleniu przez wszystkie elementy, a nie przez te inne. Okej, okay. Napiszcie, kto by się dał złapać na trójkę. Dobra, czwarty błąd. Czwarty błąd to jest rzecz, która bardzo często się w ogóle spotykam z tym. I to taki błąd naprawdę, no szkoda punktów trochę w tych zadaniach. No macie gdzieś jakieś zadanie na prędkość, czas i drogę, czy tam na cokolwiek i nagle wam wychodzi, że ogólnie to macie 2 godziny i 15 minut gdzieś tam jechać. No i trzeba tam jakąś prędkość policzyć czy coś, więc trzeba by ujednolicić jednostkę. No i mówię, dobra, no to zamień to na godziny. 2 godziny i 15 minut zamień na godziny po prostu. Dobra, dobra, już zamieniam. No i ja nagle patrzę i ktoś mi tu pisze, że to jest 2,15 godziny. No oczywiście, że to jest źle, bo... To by oznaczało, że 1 godzina ma 100 minut, a nie ma. 1 godzina ma 60 minut. Czyli żeby teraz zamienić coś takiego na godziny, no to okej, 2 godziny i 15 minut zamieniamy na godziny, wiemy, że jedna minuta to jest jakby 1/60, nie? Czyli to będzie 2,15 godziny. No i tutaj sobie można skracać, tak? W ułamku mieszanym tą część, czyli przez 15 to będzie 1/4, czyli to jest 2,15 godziny. Jak tam potrzebujemy do obliczeń, to trzeba zrobić ułamek niewłaściwy. 2 razy 4 plus 1, 9/4 godziny. O, to jest dobrze. Tak? No to nie tak łatwo, że przecinek przesuwacie. To nie tak działa w ogóle w czasie, nie? Tam mamy w 60 wszystko, a nie w setce. Także uważajcie. Lecimy dalej. No dobra, piąty błąd na dzisiaj, jaki dla was mam. To jest taka sytuacja, że w jakimś zadaniu to macie 4,2 metra kwadratowego i macie to zamienić, ile to jest centymetrów kwadratowych, ok? No i teraz część sobie was tak pomyśli, no dobra, to wiem, że 1 metr to jest 100 centymetrów przecież, no to jak 100, no to trzeba przesunąć przecinek o 2, no to 420 centymetrów kwadratowych, tak? No oczywiście to będzie źle. Nie tak działa przeliczanie jednostek innych niż liniowe. I teraz jak chcecie z metra zrobić metr kwadratowy, ile to jest w centymetrach kwadratowych, no to jeżeli interesuje was kwadrat, to trzeba to do kwadratu podnieść, jak i to trzeba podnieść do kwadratu. Całą stronę, lewą i prawą. Czyli tu macie 1 metr kwadrat, a tu macie 100 razy 100, to będą 4 zera, czyli 10 tysięcy centymetrów kwadratowych. Czyli w takim razie poprawnym odpowiedzią do tego to będzie nie 420, tylko 4 i ten przecinek trzeba przesunąć raz, 2, 3, 4. Czyli tu będzie 4, 2, 0, 0, 0. centymetrów kwadratowych. To będzie poprawna odpowiedź do tego zadania. Uważajcie na jednostki, jakby to było sześcienne, to do trzeciej trzeba podnieść, tak? I tyle. Jeżeli byście potrzebowali, że tu jest do trzeciej i macie w centymetrach do trzeciej, no to tu trzeba zrobić do trzeciej i tutaj dojmie jeszcze chyba co? 2 zera wtedy i wtedy będzie do trzeciej. Czyli tu by były 2 zera i to by było wtedy do trzeciej. W ten sposób to działa. Lecimy dalej. Pełny materiał z przeliczania jednostek również jest na kanale, także trzymajcie link. No i szósty błąd, jaki dla was mam. To jest sytuacja taka, no taka w sumie, no narysuję. Mamy sobie trójkąt. Mamy tutaj sobie coś takiego pod kątem prostym, tutaj wiemy, że jest 5, tutaj całość wiemy, że jest 8, a na dole to jest 10. I wasze zadanie to policzyć pole takiego trójkąta. O, no dobra, no i część z was sobie pomyśli, okej, dobra, pole trójkąta to przecież wiem 1/2 a razy h, czyli bok razy wysokość. No dobra. No to 1/2 razy. No co? No to podstawa to 10, czyli razy 10. No i wysokość tutaj nam dali pod kątem prostym, no to razy 5. No to tu się ładnie skróci w sumie nawet 2 z 10 do 5, to wyjdzie w sumie 25. No i co? No i będzie źle niestety. Pamiętajcie, że okej, 1/2 a razy h, ale to a i h, te liczby, te długości muszą być do siebie prostopadłe. Pod takim warunkiem działa ten wzór. I w trójkącie to mamy aż 3 możliwości wybrania boku i wysokości prostopadłej. Tak, tak ogólnie, jakbyśmy sobie narysowali jakąś sytuację, tu jest bok A, no to wysokość prostopadła do tego boku możemy sobie nazwać, że to jest HA z indeksem. Tak? Jak tu jest B, no to wysokość prostopadła do tego, no to będzie w ten sposób wyglądać, to będzie HB. I ewentualnie C, tu będzie C, to wysokość prostopadła do tego, to tu będzie HC. W ogóle ten punkt przecięcia się wysokości, bo wszystkie wysokości w trójkącie dzielą się w tym samym miejscu, to jest tak zwane jako ciekawostka. To jest ortocentrum. Ortocentrum. No nie musicie tego wiedzieć, natomiast tak jak już, to żebyście się czegoś dowiedzieli nowego. Ciekawostka.
No i takie pole to można na trzy sposoby zrobić, że to jest jedna druga A razy HA albo jedna druga B razy HB albo jedna druga C razy HC, ale ta wysokość i bok muszą być do siebie pod kątem prostym, tak? A nie, że dowolna wysokość i dowolny bok, bo to zawsze za każdym razem inne pole by wychodziło. Także nie tak, to patrzymy sobie tak, cyk, cyk. No i co? To jest wysokość, którą znamy, to szukamy boku pod kątem prostym. To jest bok pod kątem prostym, czyli ta ósemka to jest to nasze A do wzoru. Czyli to będzie 1 druga razy 8 razy 5, no to 4 razy 5, 20. To będzie dobra odpowiedź. O, w ten sposób. No i to wszystko póki co dla Was mamy, jeśli chodzi o takie najczęstsze błędy właśnie na egzamin ósmoklasisty. Nie wiem, czy jeszcze coś bym wymyślił, natomiast jeżeli bardzo byście chcieli jeszcze kontynuację tej serii, napiszcie hashtag w komentarzu E8 Error. Czemu nie? Zobaczymy, może jeszcze coś wymyślę do tego wyższego egzaminu. Owocnej nauki, do usłyszenia. A po co mi ta matna? Tu trzymajcie błędy numer 1, a tu trzymajcie błędy numer 2.